Jesteśmy w Warszawie, gdzie od wczoraj trwa kongres ESG Polska Moc Biznesu. Dzisiaj rozmawiamy o gospodarce i już ostatni z paneli zaplanowanych na dziś za nami. Ja mam okazję porozmawiać z panią Katarzyną Szwarc, pełnomocniczką ministra finansów do spraw strategii rozwoju rynku kapitałowego. Dzień dobry. Dzień dobry. Chciałam zapytać, jak to jest z tym naszym rynkiem? Czy on jest atrakcyjny dla Polaków, którzy nauczyli się oszczędzać i chowają pieniądze do świnki skarbonki? Co później z nimi robią? Bo z tego, co widzę, jakie tendencje, to raczej idziemy w nieruchomości, rzadziej idziemy na giełdę z naszymi zaoszczędzonymi pieniędzmi. Czy tak jest? Jeśli tak, dlaczego? Rzeczywiście widzimy, że coraz więcej z nas oszczędza i to jest dobra wiadomość i coraz więcej z nas lokuje swoje oszczędności na rynku kapitałowym i w ten sposób chce je pomnażać i to znowu jest dobra wiadomość. Teraz łyżka dziegciu do tych dobrych wiadomości. Tylko 5-6% z nas rzeczywiście deklaruje, że lokuje te swoje oszczędności na giełdzie czy w funduszach inwestycyjnych, natomiast aż 11-13% odpowiednio, nie do skarpety, ale te szanse na pomnożenie naszych oszczędności widzimy w nieruchomościach i w kryptowalutach. Moja rola jest taka, aby ten rynek kapitałowy był dla oszczędzających bardziej atrakcyjny. Co to oznacza? Widzimy, że na rynek wchodzi nowe pokolenie inwestorów. Oni chcą, żeby to inwestowanie było proste, żeby ono było tańsze, żeby ono było atrakcyjne, nie tylko z punktu widzenia zwrotu z kapitału, ale też, żeby ono było dla nich znajome, na przykład, żeby przypominało znane im media społecznościowe. Tutaj w szczególności wspomniałabym o takim nowym trendzie związanym z inwestowaniem pasywnym. To jest inwestowanie na przykład w tak zwane ETF-y, Exchange Traded Funds, które umożliwia nam zainwestowanie naszych oszczędności w fundusz, którego opłata za zarządzanie jest bardzo niska, który inwestuje czy trakuje konkretny indeks i to nie musi być indeks na przykład tylko dużych spółek, to może być indeks spółek technologicznych, indeks spółek nastawionych na zrównoważony rozwój. Wybór tutaj jest bardzo duży i to, co nam to umożliwia, to rzeczywiście bardzo łatwe inwestowanie w koszyk, a więc dywersyfikacja, zgodny też z naszymi preferencjami i a jednocześnie to inwestowanie jest proste, szybkie i przede wszystkim tanie. Także w tym kierunku zmierzamy i akurat ETF-y i regulacje ETF w Polsce to jest coś, czemu blisko przyglądamy się w ramach realizacji strategii rozwoju rynku kapitałowego. A jeżeli chodzi o sprawiedliwą transformację ku zeroemisyjnej gospodarce, jaka jest rola polskiego rynku kapitałowego? Jaką macie Państwo strategię i co będzie takim największym wyzwaniem na najbliższy rok? Powiedziałabym, że ta rola jest kluczowa, rola rynku kapitałowego w finansowaniu sprawiedliwej transformacji, aczkolwiek nie spodziewam się tutaj, nikt tego nie oczekuje, też chciałabym się uporać z takim mitem, że jakoby rynek finansowy czy też sektor finansowy miał zastąpić sektor publiczny w finansowaniu tego ogromnego przedsięwzięcia. Natomiast koszty nie tylko organizacyjne, ale też te potrzebne nakłady finansowe są tak duże, że tutaj sektor publiczny sam nie wystarczy. Potrzebujemy wsparcia od sektora prywatnego i w ramach strategii rozwoju rynku kapitałowego podejmujemy różne działania właśnie związane z rozwojem tego trendu zrównoważonych finansów w Polsce, tak aby te przepływy finansowe na rynku kapitałowym uspójniać z celami klimatycznymi czy też społecznymi. Wspomniała Pani o sprawiedliwej transformacji. Dużo bardzo dzisiaj było mowy o celach klimatycznych i takim wyzwaniem na najbliższy rok będzie na pewno kwestia raportowania niefinansowego. Spółki muszą nauczyć się oceniać swój post, rozumieć tam, gdzie są w tej transformacji w kierunku zeroemisyjnym, oceniać swój postęp, wyznaczać sobie ambitne cele i je realizować, a później jeszcze te wszystkie informacje przekazywać inwestorom. To jest potężne zadanie. Dzisiaj widzimy, że pomimo, że zaraz wchodzą w życie nowe regulacje związane z raportowaniem, nasze spółki jeszcze nie są na nie przygotowane i to postrzegamy jako ogromne wyzwanie. Natomiast
drugim filarem, trochę czasami zapomnianym, jest ten filar społeczny, tak? Ta transformacja w kierunku zeroemisyjnym, ona się nie uda, jeżeli zostawimy część obywateli gdzieś tam w tyle i jeżeli zafiksujemy się na tych celach klimatycznych, zapominając o tym, że za realizacją tych celów stoją miejsca pracy, stoją lokalne wspólnoty, które często postrzegają tę transformację jako stratę, a nie jako potencjalną korzyść i wyzwanie, któremu wszyscy musimy razem sprostać i o nich nie możemy zapominać. Dlatego myślę, że długoterminowo musimy też jako rynek kapitałowy myśleć o celach nie tylko klimatycznym, czyli tej literce E z ESG, ale też celach społecznych, czyli tej literce S. No to ja w takim razie życzę z całego serca, żeby udało się te wszystkie literki i wszystkie filary dobrze złączyć, żebyśmy za rok mogli porozmawiać o tym, co się zmieniło na lepsze. Dziękuję bardzo.